Jak już mówiłam, rozpoczynając pracę w szkole, rozpoczęłam nowy etap w moim edukacyjnym życiu. Od początku założyłam sobie, że potraktuję ten czas jako przygodę. Jak wiemy, edukacja to nauczanie i uczenie się. Nauczyciel naucza różnych przedmiotów, jednocześnie ciągle ucząc się sam. Ciągle się rozwija, ciągle nabywa jakąś wiedzę, ciągle się dokształca. Dla mnie jest to reakcja powiązana. Jedno nie może istnieć bez drugiego. Ta przygoda to taka niekończąca się historia, do której możemy zaprosić wszystkich zainteresowanych, czyli naszych uczniów, innych nauczycieli, kolegów i koleżanki z pracy, a także rodziców. Gdy edukacja staje się przygodą, gdy nauka staje się przygodą, to każdy dzień jest inny. Każdy dzień jest doświadczaniem czegoś nowego. Każdy dzień jest odkrywaniem czegoś nowego, eksperymentowaniem. Każdy dzień jest w pewnym sensie wyzwaniem. Jasne, że są też obowiązki, jak wszędzie. Biurokracja, papierologia i pewnie mnóstwo rzeczy, które w danym momencie będą dla nas przeszkodą. Ale gdy pojawia się element przygody, to wszystko nabiera innego znaczenia. Edukacja, nauka, uczenie się, nauczanie dzięki przygodzie zaczyna przybierać różne barwy i różne kolory, a nauczyciel zaczyna otwierać się na nowe i wychodzić poza schemat.